Witam Państwa, Mateusz Skulski, zapraszam na Środowy Obserwator. A dzisiaj powiemy m.in. o tym, że słupscy radni spotkali się na sesji. Zapadły ważne decyzje m.in. w sprawie dalszych planów samorządu na powiększenie granic miasta. Słupskie Orliki przejdą metamorfozę. W pierwszej kolejności modernizacji zostanie poddany obiekt między ulicami Wiatraczną i Konarskiego. Dziś wierni Kościoła katolickiego obchodzą Środę Popielcową, która kończy czas karnawału, a rozpoczyna Wielki Post. Jednogłośnie słupscy radni postanowili o rozpoczęciu procedury ponownego poszerzenia miasta. Tym razem projekt uchwały wniosła prezydent. Miasto będzie chciało przyłączyć dwa całe sołectwa i części dwóch kolejnych, wszystkich leżących na terenie gminy Słupsk. Projekt uchwały przez kilka minut prezentowała jej autorka, prezydent miasta Krystyna Danielecka-Wojewódzka. Jak przekonywała, to jest kontynuacja decyzji, jaką radni podjęli w grudniu 2021 roku, głosując nad wszczęciem procedury powiększenia miasta o tereny 6 sołectw leżących w gminie Słupsk. Ostatecznie w granice miasta włączone zostały części sołectw Płaszewko, Bierkowo i Strzelino. Teraz, zdaniem prezydent, czas na kolejny etap pierwszego kroku, czyli poszerzenie o całe sołectwa Siemianice i Strzelino oraz o części sołectw Bierkowo i Włynkówko. Następuje zjawisko depopulacji, czyli ubywa naszych mieszkańców wielu, a wiemy, że najczęściej zamieszkują 5, 6, 1 kilometr od granic miasta Słupska, a ich aktywność życiowa, a więc także koszty funkcjonowania, ponosi przede wszystkim miasto Słupsk. Po przyjęciu tamtej decyzji, po decyzji, która została wydana w lipcu tamtego roku, obiecaliśmy sobie i my, władza wykonawcza miasta Słupska, także radni, że to jest pierwszy etap naszego pierwszego kroku. Bo to jest pierwszy krok poszerzania granic miasta Słupska o tereny gminy wiejskiej Słupska. Przypominamy i to mówimy zawsze. Jej rozwój jest w dużym stopniu uzależniony od tej właśnie suburbanizacji, tego zjawiska popularnego w ostatnich latach. Radni decyzję o przyjęciu uchwały podjęli jednogłośnie i bez żadnej dyskusji. Po powiększeniu powierzchnia miasta zwiększyłaby się z obecnych 53 do 72 km2, a liczba ludności wzrosłaby o około 5400 osób do nieco ponad 93 tysięcy osób. Kolejne poszerzenie granic miasta miałoby nastąpić z początkiem 2025 roku. 50 tysięcy powtórzeń ćwiczenia burpee wykonali w sumie Marcin Pluta i jego przyjaciele oraz słupszczanie, którzy w niedzielę przyszli do hali Gryfia oglądać finał charytatywnej akcji Siła dla Chmiela. Dzięki pieniądzom wpłaconym przez mieszkańców Słupska i regionu udało się nie tylko zapewnić rehabilitację Kubie Chmielowcowi, ale również pomóc kilku innym osobom z niepełnosprawnościami. Kilkaset osób przyszło w niedzielę do słupskiej hali Gryfia na finał 5. edycji akcji Siła dla Chmiela. Jej organizator Marcin Pluta, trener personalny, a prywatnie kuzyn i przyjaciel Kuby Chmielowca, już od poniedziałku z grupą współpracowników i sportowców wykonywał powtórzenia ćwiczenia burpee, czyli padnij, powstań. Cel na ten rok był bardzo ambitny – 50 tysięcy powtórzeń ćwiczenia i uzbieranie co najmniej 30 tysięcy złotych na rehabilitację Kuby Chmielowca, który od 10 lat z powodu wypadku komunikacyjnego jest niepełnosprawny czterokończynowo. Finał akcji odbył się na Gryfii. Przez ponad 3 godziny kilkaset osób ćwiczyło wraz z Marcinem Plutą. Dla najmłodszych były animacje i pokazy, a wszystkich do ćwiczeń zagrzewali DJ-e. Rodzina Kuby i wolontariusze upiekli ciasto i przygotowali przekąski, które można było kupić, a dochód przeznaczony był na rzecz akcji Siła dla Chmiela. Wspólnie udało się wykonać 50 tysięcy powtórzeń burpee, a także zebrać ponad 40 tysięcy złotych. To nie jest pełna kwota, bo trzeba jeszcze policzyć pieniądze zebrane do skarbonek podczas finału. Ponadto na profilu Marcina Pluty na Facebooku trwają jeszcze licytacje gadżetów, a dochód z ich sprzedaży zasili konto akcji. Mamy za sobą 5. finał akcji dla Kuby oraz dla innych potrzebujących. Udało się uzbierać dla Kuby 30 tysięcy złotych. Zabezpieczyliśmy też inne dzieci w kwotę 2 tysięcy złotych. Zbieramy dalej, mam nadzieję, że jeszcze się uda pomóc co najmniej 10 osobom, ale to wszystko będzie zależało od tego, jak hojni będą moi obserwatorzy i ludzie, którzy będą licytować przedmioty na Facebooku. Bohater tego wydarzenia, Kuba Chmielowiec, nie krył radości z faktu, że charytatywne wydarzenie z roku na rok ma coraz większy zasięg i że udaje się pomóc coraz większej liczbie potrzebujących. Ponieważ zaczynaliśmy od 10 tysięcy burpees w małym gronie przyjaciół, a zakończyliśmy dzisiaj w tym roku na Wielkiej Hali Gryfia setką, ponad 200 ludzi, którzy skakali. Jestem mega szczęśliwy, ponieważ udało się zbierać 30 000 na moją rehabilitację i kilkanaście tysięcy dla innych potrzebujących, z czego jestem mega bardzo zadowolony. W akcji kolejny raz pomagały władze miasta oraz Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który za darmo udostępnił halę Gryfia. Za darmo również wystąpili DJ-e i animatorzy. Wolontariusze przygotowali ciasta, pomagały również firmy prywatne. Do końca lipca kompleks sportowy Orlik między ulicami Wiatraczną i Konarskiego przejdzie modernizację. Wymieniona zostanie tam m.in. trawiasta nawierzchnia. Przez większość czasu trwania inwestycji miłośnicy sportu będą mogli tam grać. Boiska na Orliku od początku istnienia, czyli od 14 lat, są bardzo popularne wśród młodzieży i dorosłych z tej części miasta. Od ponad 2 lat Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji, zarządca obiektu, przymierzał się do jego modernizacji. Teraz będzie ona możliwa, bo Ministerstwo Sportu przyznało dotację na wykonanie niezbędnych prac. Planujemy wykonać niezbędne prace wymagające pilnej już interwencji w celu poprawy przede wszystkim stanu technicznego w zakresie przede wszystkim nawierzchni boiska do piłki nożnej. Wiemy i mamy świadomość, że to boisko jest bardzo oblegane i właściwie od poniedziałku do piątku w godzinach od godziny 16 do 19 korzystają z tego miejsca kluby i stowarzyszenia sportowe, a obecna trawa straciła już swoje podstawowe parametry co do przyczepności, co do dalszego użytkowania i w związku z tym niezbędna jest modernizacja. Modernizacji i remontu pilnego wymagają również piłkochwyty oraz przede wszystkim zaplecze szatniowo-sanitarne. Niebawem wybrany zostanie wykonawca inwestycji. Prace potrwają do końca lipca. W czasie, gdy wymieniana będzie nawierzchnia boiska, nie będzie możliwości korzystania z obiektu. Podczas prowadzenia pozostałych prac Orlik będzie dostępny dla wszystkich chętnych. Inwestycja kosztować będzie 700 000 złotych, 230 000 złotych to dotacja ministerialna. Prawie 0,5 miliona złotych na modernizację Orlika przeznaczyło miasto. Jak zapowiada Agnieszka Klimczak, niewykluczone, że SOSIR będzie się ubiegał o pieniądze na modernizację drugiego słupskiego Orlika przy ulicy Krzywoustego. Ten obiekt ma 13 lat i choć jest w lepszym stanie technicznym niż kompleks przy ulicy Wiatracznej Konarskiego, też już wymaga odnowienia. W świetlicy Polskiego Związku Niewidomych w Słupsku odbył się pierwszy turniej inaugurujący 11 rozgrywki Grand Prix miasta Słupsk w szachach szybkich P'15. Turnieje rozgrywane będą cyklicznie, co miesiąc. W zawodach wzięło udział 21 graczy, w tym 4 juniorów. Pierwsze rozgrywki Grand Prix rozpoczęły się od zwycięstwa Grzegorza Hilareckiego, który zdobył 7,5 punkta. Drugie miejsce wywalczył Waldemar Maciejewski z dorobkiem 7 punktów, a trzecie miejsce zajął Władimir Klimański, który uzyskał 6,5 punkta. Najlepszym z juniorów był Wiktor Czaja, który zajął 6. miejsce. Sędzią zawodów był Brunon Studziński, a organizatorem integracyjny klub sportowy Zryw. Szanowni Państwo, Szanowni Panowie, tak, bo akurat męskie grono, witam oficjalnie na już 11. Grand Prix miasta Słupska w szachach szybkich P'15. Tradycyjnie turniej będzie się składał z 10 turniejów klasyfikacyjnych plus finał. Następny turniej w ramach cyklu Grand Prix zostanie rozegrany 19 marca. Zawody zorganizowane zostały w ramach projektu Organizacja imprez lokalnych w grach logicznych w 2023 roku, dofinansowana ze środków miasta Słupska. Dziś wierni Kościoła katolickiego obchodzą środę popielcową, która kończy czas karnawału, a rozpoczyna Wielki Post, czyli czas oczekiwania i przygotowań do Wielkanocy. To dzień pokuty i postu. Środa Popielcowa, zwana również Popielcem, a niegdyś wstępną środą, to w kalendarzu katolickim pierwszy dzień Wielkiego Postu, przypadający 46 dni przed Wielkanocą. Jest to dzień pokuty, obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły, czyli ograniczenie liczby posiłków do 2 lekkich i 1 dosyta w ciągu dnia. Podczas nabożeństwa wierni na znak pokuty, pokory i oczyszczenia z grzechów posypują głowę popiołem, który pochodzi z ubiegłorocznych palm wielkanocnych. Posypywanie głów popiołem ma na celu zachęcenie wiernych do nawracania się. Są 2 formuły, jakie kapłan używa podczas rytuału. Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz oraz nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. W Słupskim Kościele Mariackim, który odwiedziliśmy z kamerą, msze związane z uroczystością Środy Popielcowej odbyły się zarówno rano, jak i wieczorem. Środa Popielcowa rozpoczęła również czas wielkopostnych nabożeństw. W każdy piątek w kościołach odbywać się będą drogi krzyżowe, natomiast po wybranych niedzielnych mszach odprawiane będą gorzkie żale. Wielki Post kończy niedziela wielkanocna, która w tym roku przypada 9 kwietnia. Życzę Państwu wytrwałości w postanowieniach wielkopostnych. A z kolejnym serwisem widzimy się jutro o stałej porze, czyli o godzinie 17:15. Zachęcam do oglądania. A ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia jutro.